Także dziękuję Mikołaju. Myślę, że byłam grzeczna, stąd ten prezent. Zaraz rozpakujemy, zobaczymy, co jest w środku. Na wiosenne wędkowanie, nawet na letnie wędkowanie, bo wtedy troszeczkę inaczej słońce operuje i ta absorpcja promieni słonecznych przez przynęty w wodzie jest troszeczkę inna. Cześć, siemanko, witajcie na kanale Fishing Queen. W całkowicie świątecznej atmosferze dzisiaj Was witam. Są prezenty od świętego Mikołaja, ale też prezenty, które sama sobie sprawiłam. Na samym początku tego filmu przychodzę do Was z takimi świątecznymi, międzyświątecznymi, noworocznymi życzeniami. Chciałabym Wam życzyć wszelkiej pomyślności, przede wszystkim zdrowia, dużo szczęścia, wędkarskich sukcesów i też spełnienia marzeń i tych wędkarskich, i tych niewędkarskich, spełnienia w życiu zawodowym i prywatnym, dużo miłości w gronie rodzinnym, ale także, żeby ten czas świąteczny troszeczkę naładował baterie, żebyście zwolnili, przemyśleli swoje życiowe sprawy i naładowali się pozytywnie na ten nadchodzący nowy rok, żeby on przyniósł Wam też dużo takiego spełnienia, spokoju i też odwagi w podejmowaniu decyzji wędkarskich, niewędkarskich. Jest to kanał poświęcony wędkowaniu, dlatego w dzisiejszym świątecznym odcinku nie zabraknie właśnie takich mikołajowo-wędkarsko-świątecznych tematów. Pokażę Wam prezent, jaki dostałam od świętego Mikołaja i też sprawiłam sobie sama. Byłam sama dla siebie świętym Mikołajem i już jakiś czas temu, co prawda, ale z myślą właśnie o gwiazdce, jest tutaj potężny prezent od samej siebie, dla samej siebie i trochę sobie o nim porozmawiamy. Będzie to taka mini recenzja pokrowca map i odkryjemy to, co kryje się w paczce od świętego Mikołaja. Trochę tego tutaj jest, więc co, zapraszam Was na ten odcinek. Ho, 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 święta, zaczynamy. Wędkarska piątka. W tym roku niezmiennie świętym Mikołajem był dla mnie Fiderbite i dostałam paczuchę właśnie od Fiderbite'a. Rok temu też rozsyłali świąteczne prezenty, także dziękuję Mikołaju. Myślę, że byłam grzeczna, stąd ten prezent. Zaraz rozpakujemy, zobaczymy, co jest w środku. Ja już przyznam Wam, że rozpakowałam wcześniej, więc wiem, ale chciałabym Wam pokazać mój świąteczny prezent. Fish meal zanęta na mączkach rybnych, czyli coś, co znamy, ja też znam. Jest to miks zanętowy w nowym opakowaniu, co prawda. Fiderbite zmienił opakowania. Jest to ciemna zanęta, która po domoczeniu troszeczkę brunatnieje, troszeczkę ciemnieje. Ma w sobie miksy kruszonych peletów, ale także mączki rybne. Możecie sobie przeczytać tutaj z tyłu, co Bartek na ten temat ma do powiedzenia. Jest kod, który możecie czytać. Także fajnie będzie na wiosenne wędkowanie. Dodatkowo jest też kilka nowości, ale jest też świąteczny akcent w tym wszystkim, czyli kubeczek ze słodkościami. Świąteczny, bardzo proszę. A w środku trochę słodyczy, także na osłodę będzie. Wszystkie chyba święta, nie tylko święta Bożego Narodzenia, ale i też święta wielkanocne łączą się z tym, że jednak tych słodkości trochę się przyjmuje, więc czekoladka na podbicie poziomu cukru jest, a kawka z kubka będzie smakowała na pewno świątecznie. Także bardzo fajnie. Dodatkowo mamy przynęty i teraz przechodzimy już do tej końcowej fazy prezentu, bo są to właściwie nowości i nowości bardzo fajne. Myślę, że sprawdzą się na moim wędkowaniu i zaczynamy od samego klucza, czyli przynęt typowo świątecznych. Jest to edycja limitowana. Rok temu Fiderbite wypuścił edycję limitowaną, którą dodawał tylko i wyłącznie do prezentów, a w tym roku mogliście ją również kupić wy, taką edycję limitowaną. Tutaj zapach jest taki goździkowy, przyprawowy. Rzeczywiście jak się powącha, to gdzieś tam w głowie kubki smakowe podpowiadają, że są to świąteczne smaki i rzeczywiście tak jest. W dwóch kolorach, pomarańczowy, żółty, myślę, że taki klasyk kolorystyczny, ale za to zapach może podpasować rybom. Zobaczymy, jak będzie. Jeszcze nie próbowałam, nie łowiłam. Przynęty miękkie w postaci mikronów, także coś, co znamy i lubimy, więc fajnie. Dodatkowo są nowości z przynęt, właśnie też w postaci mikronów.
I w takich kolorach wash out, czyli w takich spranych kolorach. Tutaj mamy słodką kukurydzę. Na punkcie słodkiej kukurydzy karpie oszalały w tym roku, jeśli chodzi o zanęty i zalewajki. Także myślę, że i przynęty mogą się odnaleźć w tym takim rybnym eventkarskim menu dla ryb. Dwa kolory, sprane, jeden troszeczkę bardziej żółty, drugi troszkę mniej. Ta różnica jest mało dostrzegalna, natomiast rzeczywiście jak się przyjrzymy, to są w różnych odcieniach żółci. Następnie mamy coś, co myślę, że będzie moją ulubioną przynętą, czyli krill and squid. Takie cukierki w kolorach pudrowych, zobaczcie, białe i różowe. I to jest idealny kolor na wiosenne wędkowanie, nawet na letnie wędkowanie, bo wtedy troszeczkę inaczej słońce operuje i ta absorpcja promieni słonecznych przez przynęty w wodzie jest troszeczkę inna. Fenomenalne kolory, bardzo jestem zadowolona, że takie kolory Feederbite wypuszcza, że rodzimy producent idzie w takie kolory. I kolejna nowość, czyli jakby kontynuacja tej serii karpiowej, czyli Carp Competition. Tutaj mamy mikrony i one są w bardzo ciekawym kolorze, czyli nowość dzielonych kolorów, czyli kolor taki szary podzielony z różowym. Fenomenalnie sobie to Feederbite wymyślił i myślę, że otwiera drogę dla innych producentów, żeby pomyśleli właśnie o takim zestawieniu kolorystycznym. Wykonują sami przynęty, więc są w stanie. Ale jaki piękny cukierkowy zapach. Nie wąchałam jeszcze, o kurczę. Takich landrynek. Fajny, bardzo fajny, ciekawy zapach. Jeżeli ta nowość wejdzie do regularnej sprzedaży i produkcji, to naprawdę jest sztosik, killer. Zobaczymy, co jeszcze woda zweryfikuje, ale naprawdę ciekawa, ciekawe zestawienie, ciekawa kompozycja. Także cztery takie przynęty, czekajcie, pokażę Wam jeszcze tak w takim ujęciu do kamery. Cztery takie przynęty właśnie od Feederbite'a, nowości na sezon 2023. Trochę świątecznych, trochę takich, które ukazały się jako nowości. Także bardzo fajnie, jestem ciekawa. Te kolory są przepiękne i myślę, że fajnie odnajdą się w moim wędkowaniu. Do tego kubeczek, także taki prezent od Feederbite'a. Dziękuję i przesyłam Wam, chłopaki, Feederbite wędkarską piątkę. Przesunę go sobie tutaj. Pokrowiec map, może jeszcze tak Wam go pokażę troszeczkę do góry. Wygląda w ten sposób. Jest długi, bo ma aż 1,95 m długości. Także teraz możecie ocenić, ile ja mam wzrostu, jeżeli pokrowiec 1,95 m sięga tutaj. Ale już tak mówiąc na poważnie, jest to pokrowiec usztywniany na 6 wędek w długości 1,95 m. Także nawet te wędki dwuskładowe, długie, które chcemy transportować, one tutaj będą bezpieczne i odpowiednio zabezpieczone. Przyznam Wam, że polowałam troszeczkę na ten pokrowiec. On ukazał się tak naprawdę była to nowość na 2021 rok, natomiast cała ta logistyka i możliwość zamawiania produktów do Polski, no troszeczkę jest to upośledzone i wydłużone ze względu na to, że te dostawy są często opóźnione. Natomiast w moje ręce trafił dokładnie pod koniec tego roku, gdzieś w okolicach listopada i postanowiłam, że to będzie idealny prezent dla mnie na gwiazdkę i że po prostu taki sobie sprawię. Byłam ciekawa, czy map tą swoją serią, najwyższą serią, bo jest to najwyższa seria, to jest Parabolix, czy wyjdzie naprzeciw pokrowcom, które do tej pory używałam. Mam pokrowce Robinsona, mam pokrowce Dajwy, nie są mi obce pokrowce Sportexa, jakie tam jeszcze, no większość tych Matrixa, również Prestona, także mniej więcej wiem, co producenci ci z najwyższej półki i ci ze średniej półki, co oferują w określonej cenie i przyznam Wam, że jestem troszeczkę zaskoczona, ponieważ ten pokrowiec ma swoje plusy i ma również swoje minusy. Nie do końca spełnia moje oczekiwania, nie do końca przewyższa je względem innych pokrowców, ale o tym sobie zaraz porozmawiamy. Przechodzimy do konkretnej prezentacji pokrowca. Zaczynamy od samego początku. 1,95 m,
sześć wędek, dwie komory rozsuwane. Producent określa jego wymiary jako 1,95 m na 27 na 22. Tutaj na metce mamy jeszcze jakość 1680D, czyli to jest specyfikacja tego materiału, ultra wytrzymały i oczywiście z tymi wzmocnionymi suwakami. W środku są jeszcze takie rzepy trzymające wędki, do których oczywiście po kolei przy prezentacji przejdziemy. Pokrowiec jest wodoodporny, czyli ten materiał, którym jest pokryty, zapobiega całkowicie przemoczeniu i dostaniu się wody do środka. Nie widzę, żeby te suwaki tutaj były jakoś specjalnie uszczelniane, ale dodatkowo pod suwakiem jest taka specjalna mata wklejona, żeby rzeczywiście ta woda tutaj miała trudniejszy dostęp przez te suwaki do środka pokrowca. Tutaj, jak widzicie, na suwakach jeszcze mam osłonki takie. Pokrowiec nie był przeze mnie jeszcze używany, więc pełną recenzję pewnie po sezonie Wam przekażę, jak on się sprawuje nad wodą, bo ciężko oczywiście na sucho powiedzieć cokolwiek, ale mając doświadczenie z wieloma pokrowcami, jestem w stanie porównać go do innych na rynku i czy warto, czy nie warto, czy to bubel, czy nie bubel. Sześć wędek. Rozsuńmy sobie pierwszą komorę. Pokrowiec jest usztywniany, jest całkowicie sztywny. Rozsuwamy sobie komory. Są tutaj dwie. Jeszcze przy okazji pościągam te papierki. Dwie komory całkowicie usztywniane, a te dwie komory dodatkowo oddzielone są od siebie takim miękkim pasem. Ten miękki pas nie jest usztywniany, on jest dosyć gibki, natomiast mięciutki i tym wędkom się tutaj nic osobno nie stanie. Dodatkowo od środka mamy przegródki. One też są w miarę sztywne, miękkie i pozwalają nam umieścić w jednej komorze trzy wędki. Każda z tych tutaj przegród dodatkowych ma trzy rzepy. Tutaj je macie. Te rzepy są normalnymi rzepami, nie ma tutaj większej filozofii, nie są one jakoś specjalnie wykonane, nie ma tutaj jakiejś turbo dbałości, po prostu zwykłe rzepy, które możemy zaczepić i będą utrzymywały nasze wędki w takiej pozycji, w jakiej sobie ustalimy. I teraz tak, tutaj mamy przegródkę pomiędzy jeden kij, drugi kij i trzeci. I podobnie jest w tej drugiej przegrodzie. Jeden kij, drugi kij i trzeci kij. Tych rzepów tutaj jest kilka. Mamy pierwsze rzepy tutaj, drugie rzepy w połowie i trzeci rzep tutaj na samym dole, żeby utrzymać wędki w jak najbardziej stabilnej pozycji. Dodatkowo od dołu mamy wzmocniony spód. On jest wzmocniony dosyć konkretnie. Może mi się uda to pokazać tutaj. Jest wzmocniony dosyć konkretnie takim plastikiem od dołu, także nic nam się nie stanie, jeżeli uderzymy pokrowcem z wędkami o ziemię, jeżeli będzie mokro, jeżeli będzie błoto, także nic nie przemięknie, jest to plastikowe, całkowicie wodoodporne. Suwaki są podwójne, czyli możemy rozsuwać sobie od dołu i od góry, tak jak tutaj widzicie. Suwaki są dosyć mocne, pokrowiec przychodzi zwinięty w rulon, także on potrzebuje troszeczkę czasu, żeby się naprostować, potrzebuje poprzebywać troszeczkę w cieple, żeby nabrać odpowiedniej temperatury i żeby to się wszystko wyprostowało, natomiast jak go sobie już wyprostujecie, to tutaj nie ma problemu, on nabiera swojego kształtu, jeszcze jak wsadzicie do środka wędki, to nie będzie żadnego problemu, żeby transportować wszystko bezpiecznie nad wodę. Dodatkowo duży pas regulowany na ramię, dosyć miękki, jak przypadło na serię Parabolix, konkretny pas i to jest na plus. Tutaj mamy rączkę do przenoszenia, też taką wzmocnioną, miękką. Ogólnie wykorzystane materiały tutaj są dosyć wysokiej jakości, natomiast nie ma tutaj fajerwerków. Dlaczego? I teraz przechodzimy do minusów. Plusy już były, teraz idziemy do minusów. Bardzo mocno brakuje mi tutaj jakiejś bocznej komory, czyli czegoś na sztyce, czegoś na podpórki, czegoś na dodatkowego, co można by było wsunąć, chociażby kijki do odmierzania odległości, jakieś takie podpórki tego typu.
właśnie, może się odwrócę tak w tą stronę, tego typu podpórki tutaj tego nie ma. Nie ma możliwości, trzeba wszystko pchać do przednich komór, no to się rysują wędki, to nie jest zbyt dobre. Nie ma tutaj też żadnej takiej komory jakiejś małej na jakieś dodatkowe akcesoria, nie wiem, jakieś rękawiczki, no cokolwiek. Tego w tym pokrowcu zdecydowanie brakuje. Dodatkowym minusem, i myślałam, że jeżeli już mamy tak klasowy pokrowiec jak MAP i jest to najwyższa seria z serii Parabolix, to że troszeczkę bardziej się postarają i tutaj na dole w pokrowcu umieszczą możliwość regulacji. Co to znaczy? Tutaj na dole w pokrowcach, z którymi się spotkałam, w pokrowcu chociażby Dajwy, i to jest jedyny pokrowiec, który coś takiego posiada, są takie kieszonki na samej dole, które umożliwiają nam ustawianie wędek na mijankę. Tego tutaj nie ma, nie jesteśmy w stanie manewrować wysokością wędki, ewentualnie jesteśmy w stanie manewrować tą wysokością poprzez przypinanie rzepami w określonej wysokości, bo jak będziemy transportować trzy wędki, to każda z tych wędek może być różnej długości, może mieć na różnej wysokości kołowrotek i po prostu możemy mieć problem w umieszczeniu trzech wędek w jednym segmencie, w tych trzech segmentach na jednej wysokości. Ci, co transportują dużo wędek na zawody, wiedzą, o czym mówię. Także tego tutaj nie ma. Troszeczkę jestem zaskoczona i też zawiedziona, że MAP nie wyszedł aż tak naprzeciw wędkarzom kupującym. MAPa produkty tworzą wędkarze dla wędkarzy bardzo wysokiej jakości. Jestem bardzo zadowolona z wędek, z kołowrotków, z całego bagażu. Natomiast tutaj brakuje mi, i mówię to bardzo szczerze, brakuje mi właśnie takich smaczków. Mogłoby się tutaj znaleźć też jakieś dodatkowe, właśnie dodatkowa kieszeń, żeby coś wsunąć, coś schować. Jeżeli już wydajemy 500 zł w okolicach, tak mniej więcej 500 zł na pokrowiec, to oczekujemy, że będzie miał on coś w sobie ekstra. Chcielibyśmy właśnie, żeby te najwyższe serie były takie dopieszczone, dopracowane, żeby rzeczywiście ta najwyższa seria charakteryzowała się czymś ekstra. Tutaj otrzymujemy zwykły, normalny pokrowiec, usztywniany oczywiście bardzo wysokiej jakości, także nie żaden szmaciak, z dobrych komponentów, ale bez żadnego dodatkowego smaczka. Co dalej, jeżeli chodzi o ten pokrowiec? On występuje w dwóch wersjach. Trzykomorowy, przepraszam, nie trzykomorowy, dwukomorowy na trzy wędki i dwukomorowy na 6 wędek. Tutaj mamy tą najbogatszą serię, najbogatszą, mówię, że tą na najwięcej wędek, na największą ilość wędek, czyli 3 wędki z lewej strony, 3 wędki z prawej strony. Jest jeszcze pokrowiec na 3 wędki i on chyba właściwie jest jednokomorowy, czyli mamy jedną taką komorę i 3 właśnie przegrody z możliwością włożenia 3 wędek i też jest w długości 1,95 m. Ja większość pokrowców mam właśnie w takiej długiej, w takim długim zestawieniu, bo mam długie wędki i też jakby transportowanie samochodem nie sprawia dla mnie problemów. Mam długi samochód, możliwość do pomieszczenia właśnie długich pokrowców, więc nie przejmuję się tym, że pokrowiec jest długi. Jest po prostu mi wygodnie go transportować, także cieszę się, że go kupiłam. Będzie mi towarzyszył, natomiast uważam, że nie jest konkurencyjny i na rynku znajdziemy dużo pokrowców, które będą w podobnej cenie, również z wyższych serii, a doświadczymy w nich troszeczkę więcej. Czyli będziemy mieć komory boczne, będziemy mieć dodatkowe jakieś przegródki i troszeczkę może inny design, inny materiał, również wysokiej jakości, również usztywniany, ale jesteśmy w stanie znaleźć coś równie dobrego i praktycznego, co sprosta naszym wymaganiom. Dodatkowo pokrowiec jest właściwie cały czarny, z takiego śliskiego materiału, także tak się prezentuje. Co mogę Wam polecić, jeżeli szukacie pokrowca i jakie jeszcze inne pokrowce, które mogą być podobne, również w dobrej jakości? Przede wszystkim pokrowiec Sportexa. Tutaj odsyłam Was do poprzedniego filmu. Będziecie mogli go sobie zobaczyć. To jest pokrowiec usztywniany i on właśnie ma boczne kieszenie, także będziecie mogli sobie tam coś włożyć i również występuje w różnych wariantach długości. Także są też krótsze.
I właśnie ma te dodatkowe boczne komory, co jest super. I różni się tym, że tutaj ma podwójne nosidełko, które jesteśmy w stanie zarzucić na plecy jak plecak. Mógłbym również takie rozwiązanie rozważyć. To też jest wygodne dla tych, którzy wędki transportują nad wodę na plecach i rzeczywiście gdzieś tam sobie szuwarkowo chodzą z wędkami, z pokrowcem. To też jest dobre wyjście. Także tyle ode mnie dzisiaj w odcinku świątecznym. To są moje prezenty. Dziękuję jeszcze raz firmie Feederbyte za to, że obdarowała mnie mikołajowo w tym roku super prezentami i że pamiętali o mnie w te święta. Także dziękuję. Przynęty będą łowiły. Będziemy sobie sprawdzali te przynęty nad wodą. No i cóż, Wam życzenia już złożyłam. Mam nadzieję, że te święta były dla Was spędzone w gronie rodzinnym i że naładowaliście baterie i szybko wskakujemy w ten 2023. Bury wyczekają i kolejne wyzwania nad wodą, mam nadzieję, że będą niosły ze sobą kolejne wędkarskie przygody. Aż się zasapałam z tego mówienia. Trzymajcie się, wędkarska piątka.